Święty Paweł mówi do Efezjan: Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości zakorzenieni i ugruntowani wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusa. Wiara, którą pielęgnujemy w naszych sercach, wiara, którą rozwijamy w naszych sercach, jest rzeczywistością, która może nam dać przystęp do Jezusa, i to może nas zaskoczyć, kiedy się spotykamy z Chrystusem. To On nas zaskakuje tym, jak jest piękny, jak jest wielki, jak jest niezgłębiony, jak jest fascynujący, jak nasza relacja żywa z Chrystusem może być twórcza, piękna, płodna, ożywcza, napełniająca nadzieją. I wtedy doświadczamy, że to, co mogliśmy sobie wcześniej myśleć o Bogu czy o Chrystusie, mieć jakiś taki płytki, nudny Jego obraz, kiedy się spotykamy z żywym Chrystusem, zaczyna się przed naszym sercem i umysłem rysować niesamowita perspektywa, niesamowite horyzonty. I dlatego Święty Paweł mówi, żebyśmy mogli próbować ogarnąć duchem szerokość, długość, wysokość, głębokość i poznać miłość Chrystusa, która jest tak wielka, tak piękna. Całe życie możemy ją zgłębiać i ona nas będzie nieustannie zaskakiwać, nieustannie dawać coś nowego, coś świeżego.